Siemanko, jestem Luzek, a to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będę realizował wasze challenge, które mi napisaliście w odcinku z BMW i Seta, tak się chyba nazywało. Nie wiem, jak przekręciłem nazwę, to sorry. I tak, pierwsze wyzwanie wysłał mi Olek86 i brzmi ono tak: Lucek, mam dla ciebie challenge, zrób Teslę Model S do driftu. No i mam tutaj Teslę, już ją sobie troszeczkę zrobiłem. Znaczy tak, jest problem z Teslą taki, że nie możemy tutaj zrobić sobie napędu na tylną oś tylko, ale możemy sobie ustawić ten elektroniczny dyferencjał na to, żeby był bilans na tył bardziej, napęd, żeby nam to bardziej latało. Jaki jest problem z Tesną jeszcze? Zaraz do tego dojdziemy. Tylko tak, najpierw troszeczkę musimy przód troszeczkę miękki zrobić, tył twardszy, żeby się ślizgało. Zawieszenie jest niskie, stabilizatory są w miarę sztywne, to jest ok. I jeszcze ustawienie kół, zobaczę jakie tutaj jest. I tu możemy sobie zmniejszyć kąt jeszcze. A tutaj, nie, tu nam nie zależy na tym, aby się prostowały koła, więc ja to czytałem, o co tutaj chodzi i mniej więcej wiem, jak trzeba ustawić, żeby samochód bardziej rzucało dupą, ale nie potrafię wam tego wytłumaczyć, na czym to polega. Ogólnie chodzi o to, że jak ten kąt jest większy, to samochód bardziej prostuje koła, tak jakby... Nie będę wam tego tłumaczył, bo jeszcze coś źle powiem. Nieważne. Skrzynia biegów. No właśnie, największy problem jest ze skrzynią biegów w tym samochodzie, bo mamy tutaj tylko jeden bieg. Możecie się tam kiedyś pośmiać z jakiegoś kolegi i powiedzieć mu: o, ty jesteś taki mądry, to wbij dwójkę w Tesli. No właśnie, nie ma jak. Więc problem polega na tym, że jeśli driftujemy sobie normalnym samochodem, no to możemy sobie wrzucić tam trójkę albo dwójkę i ładnie na zakręcie lecieć. Ale Tesla ma, zobaczcie, ma duży zakres obrotów, mamy tylko jeden bieg i na tym jednym biegu cały czas lecimy, prawda? I ten drift, ciężko jest utrzymać taki stabilny, ciężko jest zrobić, żeby ten samochód leciał takim ładnym driftem przez cały zakręt. Pojedziemy sobie na jakieś zakręty i pokażę wam, jak to wygląda. Dlatego, że te obroty tutaj rosną, więc zwiększa się też prędkość, z jaką samochód się będzie poruszał. Jedyny sposób, aby utrzymać mniej więcej te same obroty, a więc w miarę tą samą prędkość na zakręcie i żeby lecieć w miarę równobokiem, no to trzeba tapować, czyli padem cyk, 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 w ten sposób. Albo po prostu trzymać leciutko ten trigger, tak żeby mniej więcej obroty się utrzymywały. Problem pojawia się też kolejny, że wraz z obciążeniem, no te obroty będą spadać i bardzo ciężko jest samochód utrzymać w takim ładnym, równym drifcie. Dostosowałem sobie teraz auto mniej więcej do driftu i sprawdzimy, czy uda się coś nim podriftować teraz, w tym momencie. Jeszcze inna sprawa jest taka, już wam to wielokrotnie wspominałem na moich odcinkach, gdy jeździłem Teslą, w tym samochodzie absolutnie nie słychać prędkości, można tak powiedzieć. Nie czuć tego, bo w tym aucie nie słychać praktycznie silnika. I gdy jedziemy dosyć szybko, to przed zakrętem nie słyszymy prędkości, nie słyszymy tego, że silnik jest już na wysokich obrotach i że trzeba może zredukować tą prędkość. No i ciężko jest wejść odpowiednio w jakiś tam ostry zakręt. Na przykład teraz ja w ogóle nie czuję, że jadę 120 na godzinę. Nie? Normalnym samochodem jakbym miał na trójce, powiedzmy, obroty 8000 obrotów na minutę, to już bym wiedział, że trzeba albo zredukować, żeby zahamować silnikiem, albo żeby ostro trzeba było hamować, że jeśli chcę wziąć zakręt 90 stopni, jak tutaj, nie? Nie słychać tego w ogóle. Raz, że przyjemność zdriftowania takim samochodem jest zerowa, no bo okej, jeśli kupujemy Teslę, to chcemy sobie nią jeździć, wiecie, tak oszczędzać i w ogóle, ale jeśli my chcemy driftować jakimś samochodem, to nas gówno obchodzi, czy
główna nas obchodzi oszczędność, tak? Ten samochód ma wtedy wrzeszeć, ten samochód ma robić show, ma robić pokaz, ma się podobać, ma tracić dużo paliwa, ma zdzierać opony, ma robić, wiecie, rozpierduchę, a nie ma być takim samochodzikiem, który akurat spali 2,5 litra benzyny na 100 km. Chociaż Tesla nie pali, ale w przeliczniku tak to mniej więcej wychodzi z tą Teslą. Więc ciężko tutaj tak dokładnie zrobić ten samochód na drift. Ciężko się do niego przyzwyczaić. Jeśli ja już tam driftowałem innymi spalinowymi samochodami, to ciężko wyczuć to auto, naprawdę. Spróbujmy sobie kilka zakrętów zrobić. Jest to challenge, więc powinienem spróbować swoich sił. Cyk. Udało się w miarę ładnie ten zakręt polecieć. A tutaj chyba trzeba osiągnąć, nie wiem, tam 80 tysięcy punktów za tą strefę driftu. Nawet nie chcę tego sprawdzać, jechałem to już 100 razy. To jest zresztą jedna z fajniejszych stref driftu, jakie możemy sobie lecieć. Pojedziemy sobie na jakieś ostrzejsze zakręty, tylko cholera, jest ciemno, to jeszcze bardziej utrudnia. Znaczy jest taka pora, to jest ranek, zdaje się, i jest taka pora, kiedy za moment się wyłączą światła i będzie totalnie gówno widać. Tak, jeszcze możemy używać ręcznego, ta Tesla jakoś rzuca tą dupą. Da się, ogólnie da się prawie wszystko zrobić na drift, nawet samochód z napędem na przód można przerobić na napęd na tył. Nawet jeśli tam nie ma żadnego dyferencjału w tym aucie fizycznie, możemy to zrobić w Fordzie wszystko, dosłownie. No, tak jak tutaj, mamy napęd na 4 koła, damy sobie bilans na tył bardziej, na 100% musiałem dać, żeby to jakoś latało. Opony dałem standardowe. No i powinno to naprawdę tutaj... Aha, jeszcze chyba ciśnienie muszę zobaczyć. Ciśnienie w oponach mam chyba niskie ustawione. Opony... Nie, mam 2,1. To powinno być całkiem w porządku. Powinno to latać, no. Ta Tesla jest tak zrobiona, żeby właśnie łapała szybko fajną trakcję. Da się oczywiście zrobić driftowóz, ale to nie będzie ta sama frajda co z driftowozu samochodu spalinowego, jakiegoś Nissana 200SX-a. Tak, no można. Zobaczcie, tutaj mi się nawet całkiem ładnie udało zrobić zakręt. Ale widzowie, no nie wiem czy wy, czy ja jakiś jestem, nie wiem, czy mam jakieś uszy zrypane czy coś. No ja w ogóle tego driftu nie słyszę, nie czuję tego, no. Jadę albo za szybko, albo za wolno tym samochodem. Nie wiem nawet kiedy i dlaczego, bo nie czuję tego w ogóle. Okej, dobra, koniec narzekania. Postarajmy się. Przyjąłem taki challenge, jest to naprawdę fajne wyzwanie. Nie wiedziałem, czy uda mi się to zrealizować, bo w Tesli nie możemy sobie zrobić konwersji napędu na tył, ale możemy to zrobić drogą już takiego dostosowania, takiego, wiecie, delikatnego tuningu. Też nie wiem, czy on taki delikatny jest. No i tutaj, tu moja wina, źle wszedłem w zakręt. Podoba mi się ta pora, w zachód słońca i wschód, kiedy na aucie, tak, nie wiem, jakby to powiedzieć, tak fajnie widać lakier, tak się to wszystko ładnie błyszczy. Tutaj za szybko, w ogóle nie potrafię wyczuć tego auta. I fajnie wyglądają te światła z tyłu, te takie reflektory, no elegancko. Ta Tesla jest też w ogóle pięknym samochodem. Ale ewidentnie nie jest to driftowóz. Muszę tu obrać większy kąt. Popróbujcie sobie driftować tym samochodem i dajcie koniecznie znać, jakie są wasze wrażenia z prób driftu. Teraz jak zaduszę sobie hamulec nożny, to powinno mi fajniej tą dupką rzucać. No oczywiście ręcznego też trzeba używać. Ja nie wiem, czy w tej Tesli się w ogóle koła blokują, czy tutaj cały czas jest ABS włączony. Nie no, ABS mam ogólnie wyłączony, tak samo jak wiecie, kontrolę trakcji. O. I tu się udało ładnie wejść. Trzeba też dobrze płynąć samochód, no. To jest połowa sukcesu na drift, ale te drifty nie są takie soczyste, nie? Jak w przypadku spalinowych samochodów. Ja nie wiem, czy można to zrobić tak elegancko. Żeby ten samochód tak śmigał, ale jest to możliwe. Można. Następny challenge od Mateusza Reinata. Musimy wziąć Mercedesa C63, tylko nie on. Musimy wziąć Mercedesa C63 i zrobić go na koksa, ale na standardowych oponach, i musimy wygrać nim wyścig. O cholera, wygrać! Może być trudno.
Ale fajnie, że nie napisał tu, że musimy mieć napęd na tył. Ha, mogę go zrobić na cztery koła. Wiecie co? Nie chcę robić to moim Mercedesem pięknym, którego mam stuningowanego. Oczywiście mogę sobie zapisać ten tuning i sobie go później wczytać z powrotem. Zaczynamy. Później sobie wczytam ten mój tuning. Mam nadzieję, że się dobrze zapisał. V12. Tak, czy tutaj ktoś sprecyzował, że ma być... Nie, silnik może być jaki się chce. Ha, no i nie sprecyzował, czy możemy mieć napęd na cztery koła. No ale podejrzewam, że chodziło mu o napęd na tył, żeby było trudniej, tak? Jest to challenge, więc musi być trudno. Na każdym biegu pali kapora. Na piątce. O kur... Jakbym się uparł, to nawet na szóstce. Zobaczymy, czy w ogóle na szóstce pali kapcia. O kurde. To nie ma żadnej przyczepności teraz, absolutnie. Spalił na szóstce! Trochę go przydusiło, ale już na piątce, dobra, na piątce to już na pewno będzie, to już na pewno będzie palenie. Jak ja mam tym samochodem wygrać cokolwiek? Jak nie mam możliwości wykorzystać nawet tej mocy na żadnym biegu. Na każdym biegu mam poślizg. No kurde! Dzięki za ten challenge. Cholera. To co, ruszamy z piątki, nie ma się co tam bawić z tymi biegami. Spróbujmy powoli może ruszyć. Na jedynce, powoli. Ja naprawdę tylko leciutko... Leciutko tego gazu dodaję. Jezus. Bardzo powoli. Dziś się za ten samochód robił na pełnym gazie. Mamy standardowe opony. Ja leciutko tym gazem, no tylko co. Widzicie, że to ciężka sprawa jest. Dobra, na czwórce teraz wcisnąłem gaz do końca i jak tylko skręcę troszeczkę samochodem, to już są problemy. Dobra, na pewno nie dostanę bonusa za czystą jazdę. Czy ja w ogóle za cokolwiek dostanę tu bonus? Nie wiem, ale moim zadaniem jest wygrać ten wyścig. Czy to możliwe? Mamy tu sprint. Dobra, ruszamy z czwórki z tego zakrętu przy wyjściu i gaz. Pff, dobra, piątka. Kurde, ja chyba muszę jechać na takiej zasadzie, że będę jechał z przodu i będę ich wszystkich blokował jakoś driftując, czy nie driftując. Ja pierdziu, co ja zrobiłem? Nie, to chyba przechodzenie tego wyścigu zajmie mi cały odcinek. Przepraszam, ja tu jadę, no nie widzisz, że nie mogę się ruszać normalnie, nie mogę jechać. A dawajcie driftem wszystko bierzemy. Każdy zakręt. Nie da rady, bo kurczę, ten samochód leci bokiem, nie da się go opanować. Nie da się odzyskać tej trakcji już w momencie, kiedy... kiedy lecimy driftem. Cały wyścig na drifcie. O kurde! Bez kitu, na to nie wpadłem. Dobra, próbujmy tak. Zjazd BMW! Ja tu mam problem z samochodem. Mój samochód jest popsuty. Nie lubię tego mówić, że się nie da, bo wszystko się da. Tylko trzeba by poświęcić na to... Oj, 100 godzin chyba grania w tą grę, żeby to zrobić. No nie na moje nerwy i nie na mój czas. Dlatego zróbmy ten samochód na 4 koła. Napęd na 4 koła. Standardowe opony wciąż. Nie było tu sprecyzowane, żeby był napęd na tył. Więc ratuję się tym, że spróbuję z tym napędem na 4 koła i zobaczymy, co się wydarzy. No dobra, mamy napęd na 4 koła, zobaczmy jak to wygląda. Jak wygląda start? Powiedzmy z dwójki. Ha, jeszcze pada deszcz, bicie brawa dosłownie. Nie, jest znacznie lepiej z tą trakcją, jest znacznie lepiej niż było wtedy, zdecydowanie. Ja powinienem teraz wymiatać. Tak, tą trakcję teraz piękniusie łapie. Jest zajebiście, jest naprawdę spoko. Dobra, próbujmy ten wyścig. Powinienem może dać napęd częściowo na tył, a dupa tam. Teraz to jest znaczne już ułatwienie w moim challenge'u, więc nic nie będę dostosowywał, zostawimy tak jak jest i jedziemy. Standardowe opony, napęd na 4 koła, moc, nie wiem, chyba z kosmosu, rakiety jakieś. Ale... Oh shit! Teraz to chyba nie będzie trudne zadanie, co? Wow, ja tu nie mam hamulców! Sorry, zapomniałem. Dobra, na prostej to już wiem, że jestem koksem.
Mogę wcześniej zmienić biegi, nie muszę się tymi biegami teraz specjalnie przejmować. Mogę je zmieniać jak chcę, mogę nawet z szóstki sobie ruszać, a i tak będę miał super przyspieszenie. Wow, ale wylecieć jest łatwo z drogi. Wow! No dobra, udało się jakoś. Na razie pierwsza pozycja, to spróbujmy teraz jechać jakoś ładnie. No napęd na 4 koła to już jest takie ułatwienie. Ja właśnie na tym mógłbym do każdego mojego samochodu, którym się ścigam tam na online, zrobić napęd na 4 koła, ale jest to takie ułatwienie, że szkoda. Poza tym Mercedesy zawsze mi się kojarzyły z napędem na tył i nie chciałbym sobie robić takiego ułatwienia i niszczyć troszeczkę charakteru tego samochodu. To jest taki zniszczony charakter teraz tego auta. Nie, bo na każdym biegu mamy teraz super trakcję, jak w jakimś Lambo, dajcie spokój. No niby fajnie, nie? Z jednej strony, bo sobie jedziemy na spokojnie. Ale z drugiej strony... No, przydusiło go nawet na czwórce teraz. To nie ten sam samochód, co jeszcze przed chwilą. Tu już muszę hamować. Ale nie, idzie całkiem dobrze. Widzę, że ci przeciwnicy są tam na ogonie. Nie mogą mnie dogonić w każdej chwili. O. Nie da się hamować, nie da się hamować. Musiałbym hamować zaraz po wyjściu z tamtego pierwszego zakrętu. To już musiałbym mieć palec na hamulcu. Czy tam nogę. To już w tym momencie muszę hamować, żeby tam wyrobić. No i udało się całkiem ładnie wyrobić zakręt. Tutaj już rzuciło, już mi brakowało skrętu. Broń Boże, nie przyspieszać podczas pokładywania zakrętu w samochodzie z napędem na 4 koła. To się kończy zawsze tak samo. Ścianą. Samochód jedzie do przodu. Zwłaszcza jeśli ma ustawiony dyferencjał na bilans pośrodku. Wtedy to w ogóle uciekaj. Dobra, powoli. Tam mamy jeszcze kilka zakrętów na zakończenie. Trzeba uważać z tym. Cyk. Dobra, spróbujemy driftem, a co? Nie uda się? Chyba pominąłem punkt. Nawet jeśli nie, to wolę zaryzykować i sobie cofnąć. Bo nie chcę powtarzać tego wyścigu tym autem. To jest karygodne, żeby mieć taki samochód w garażu, naprawdę. Jak niektórzy robią Dodge'a Chargera z napędem na 4 koła, dajcie spokój. Nic, moim zdaniem udało się przebyć ten challenge. Kolejny challenge od Adriana Grąbelnego. Ja mam challenge, jedź. Obojętnie jakim samochodem przy prędkości 300 km na godzinę i więcej, zrób 360 stopni. Dasz radę, chodzi o obrót prawdopodobnie. Mam tu samochód, który myślę, że będzie się kwalifikował do tego, tylko jak to zrobić? Ja nigdy nie robiłem takiego... A właśnie, nie podał nawierzchni, to też może być plus. Nigdy nie robiłem czegoś takiego. Wiem, że Ariel Atom prowadzi się bardzo ciekawie. On ma swój środek ciężkości jakoś gdzieś z tyłu bardzo. Z tyłu ma ten silnik, tak bardziej z tyłu siedzi ten kierowca i... Nim się myślę, że najłatwiej będzie obracać, tylko trzeba go oczywiście odpowiednio przygotować. 300 km na godzinę to jest sporo. Musimy... O, wiem co można by zrobić. Nie potrzebujemy tu jakoś hardkorowo dużo mocy. Ulepszymy sobie go do S2, on ma tam chyba jakieś... O, on jest już w S2. A, on jest w S2. Spoko. To spróbujmy go zrobić trochę lepiej. Znaczy, on ma już i tak fajne przyspieszenie i... ale nam prędkość spadnie. To nie będziemy robić tego. Napęd na tył mamy, więc napęd na tył ja chcę mieć. Damy tylko uturbienie dodatkowe, niech sobie będzie. Tak, żeby zrobić 360, nie możemy mieć dobrych opon. Musimy mieć... A właśnie, spróbujmy offroadowe. Offroadowe oponki. Żadnego docisku nie możemy mieć. To musi latać dosłownie ten samochód. Okej, żeby
Ten manewr bardziej mi się udał. Jest to dość skomplikowany manewr. A czy nie jest super skomplikowany, da się go wykonać, tylko musiałem przełączyć sobie na tryb symulacyjny. Ja normalnie jeżdżę tutaj w Forzie na trybie normalnym, ale tryb symulacyjny sprawia, że opony zachowują się jak opony, a nie, że na przykład skręcamy sobie w prawo, to samochód obraca się w prawo. Tylko jak mamy skręcone na przykład opony w prawo, a jedziemy do tyłu, to samochód skręca w lewo. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Zaraz wam pokażę, o co biega. Nie, teraz zrobię taki obrót. I patrzcie, jakbym miał tryb normalny i bym miał tak skręcone koła, to bym się obracał w prawo, nie? Mam skręcone koła w prawo, więc się obracam w prawo, tak działa tryb normalny. A tryb symulacyjny działa tak, że jak mamy skręcone koła w prawo, a jedziemy do tyłu, no to skręcamy w lewo, bo te koła mają ustawiony bieżnik w inną stronę. No i tak, myślę, że w ten sposób łatwiej wykonam ten trik. Przydałoby się tu w sumie, napęd na 4 koła, ale już dobra. Myślę, że z napędem na tył też mi się to uda zrobić. Lotnisko starczy mi w zupełności ta długość, żeby tutaj osiągnąć 300 km na godzinę tym autem. Spokojnie ono tam sobie daje radę. Dłuższych prędkości Ariel tam nie osiąga, ale jest bardzo zwrotny. Co do docisku, spoilera, całkowicie go zmniejszyłem tylnego, bo spoiler tylny strasznie stabilizował to auto. Dobra, mamy 330, jeszcze trochę więcej. Okej, i już mogę próbować. No i patrzcie teraz, tryb symulacyjny, bez problemu, mogę sobie robić nawet więcej tych stopni, nie? Bez problemu. Także udało się zrobić 360. Przy takiej prędkości nie jest to trudna sprawa na lotnisku, tylko trzeba dostosować odpowiednio samochód i przełączyć się na tryb symulacyjny, wtedy te triki wychodzą fajniej, nie? Można robić tutaj nawet przy niskich prędkościach, teraz tym samochodem można dosłownie tańczyć. Ciekawe, jakby tym małym BMW się robiło te takie odwracające triki. Śmiesznie by to pewnie wyglądało, bo to taki kurczę mały kleszcz jest. Wziąłem sobie opony offroadowe, ale myślę, że nie ma sensu tego już powtarzać na offroadzie. Tak, widzicie? Tak działa właśnie tryb symulacyjny, a na normalnym trybie by mnie obróciło w inną stronę zupełnie. Kolejny challenge wywołał dosłownie uśmiech na mojej twarzy. Kikiwaka TV napisał albo napisała: zamknij oczy i kup samochód, który wybierzesz, stuninguj i pobij swój rekord życiowy w najdłuższym skoku. To może być ciekawe. Czyli co? Nie wiem, muszę zamknąć oczy, jakieś tu sortowanie inne wybrać, bo tutaj można też wybrać inne sortowanie. Producent, kraj, seria mistrzostw, wartość, rocznik. No jak będę jechał od początku, to trafię na jakąś tam markę. Okej, żeby było widać, że mam zamknięte oczy. W ogóle najlepiej to się chyba odwrócić. Zatrzymam się, nacisnę A i wybiorę ten samochód. Mam dostęp do wszystkich tutaj samochodów, bo mam te DLC i tak dalej. Więc okej, to losujemy. Od początku, nie wiem ile sekund mam odliczać, czy jak, żeby nie dojechać do końca listy. Dobra, jedziemy. Oby to było coś dobrego. Stop. Co wziąłem? O kurde! O kurde, to wybrałem! Co to jest? Dobra, musimy zrobić z tego samochód stanterski i warsztat. Serio? Ja pierdzielę, wylosowałem samochód, który też ma to ulepszenie bodykitowe. Oh my god. Patrzcie, jaka drezyna. No to, żem wylosował ładnie. S1, gdzie... Masakra, no nie, co za challenge. Ho. Tu mamy V8. Wiecie co, ja bym sprawdził najpierw, jak to teraz jeździ. Zrobimy tu napęd na 4 koła. A co, mogę się pobawić. Napęd na 4 koła. O Jezu, ile to ma opcji tutaj. Bez regulacji, to mamy z regulacją, ale ten samochód ma lecieć, on nie ma...
Nie mam mieć coś, co będzie go jeszcze bardziej dociskać. Mój rekord życiowy 280 metrów. Dobra, o, nie jestem tutaj? Aha, ja jestem w tym miejscu. Dobra, wszystko jedno, to jadę sobie tu. No i dobra, podejście pierwsze, 280 metrów do pokonania. Takie mam... ja ani razu tam nie skoczyłem nawet próbnie, więc nie wiem jak mi pójdzie, ale mam nadzieję, że uda się za pierwszym razem. Jak ciężko nacelować jest, zrzuca tym autem. Dobra, spróbujmy czegoś jeszcze. Ponieważ krata trochę waży, jeśli ją wywalimy... Zobaczcie, to jest sporo, no nie? Ona tam... Minus 67 kg, więc teraz samochód będzie lżejszy i powinien lepiej latać. No dobra, zobaczmy. Może się uda. Okej, kolejna próba. Tym razem samochód dużo lżejszy, ale też mniej responsywny. Czuję, że to prowadzenie nim jest takie bardziej miękkie. Okej. Leć! No nie udało się. Ustawię jeszcze resory na miękkie, żeby mnie na tych wybojach tak nie poniewierało. I zobaczymy, czy go wybije. Tłumienie też tutaj dajmy. Wszystko miękkie. I stabilizatory chyba są sztywne. Niech tak zostanie. Zobaczymy, co się teraz będzie działo. Pięknie, kurczę, jakby jak poduszkowiec to pokonał. Za późno trochę wyszło. O, teraz elegancko. Myślę, że teraz się uda. Jeszcze raz tutaj najadę i będzie elegancko. 240 metrów. Teraz naprawdę ten samochód zachowuje się jak poduszkowiec na tych nierównościach. Myślę, że to skrzyżowanie uda się pięknie pokonać. Tak. To będzie to. To będzie to, moi drodzy. Teraz to będzie ten skok. Mamy skrócone biegi, więc lepsze przyspieszenie. Trzymajcie kciuki. No cholera, co on tu robił? No teraz go nie ma, no. Kurde, nie zaliczyło mi skoku. Leć! 71, no nie! Coś tu nie gra. Uwaga! Lecimy tam teraz, zobaczyć, co tam jest. Oh shit! O kurde! Udało się pobić rekord życiowy! My god! Kurde, wiecie ile ja tutaj skakałem? To nagranie moje całe trwa z tych challenge'y godzinę 13 minut. Masakra. Zastosowywanie tych samochodów i wybieranie i tak dalej. Jeju, a to były tylko niektóre wasze challenge'e. Ale powiem, że bardzo fajna sprawa. Piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś dodatkowe. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.